witajcie z Niemiec. Wracamy już do domu. Jest, a nie wiem, ile, zaraz się odpalicą, to jest 18 stopni, jest tak zimno, że mam bluzę pierwszy raz od nie wiem ile, bo jak wyjeżdżaliśmy, to przecież w Polsce też było ultra gorąco. Prawda? Tak, no gorąco było. Meksykański. Zobaczcie, zdobyliśmy, mamy już kaczkę słonia, teraz mamy kaczkę lwa z cyklu rzeczy niezbędne w domu i rodzinie. Meksykański burger w McDonaldzie. Tak, na czasy są w McDonaldzie jakieś tam chili coś. O, a ja od razu może zrobię test na żywo. No. Meksykańskiego chili serka. Nie wiem, czy to też samo jest w Polsce, ale pewnie tak. O, wygląda jak McNuggets. Jest serem na ostro. Co ja mam? Meksykan, czyli burger jest taki sobie. Serek będzie ci bardzo smakował. Bo? Jalapeno. Bardzo dużo jalapeno. Tak to bardzo dobre, ale... No. 19. Mhm. A już było chyba 14 przez moment, jak jechaliśmy jako na... To jest twój, nie? Mhm. No, też to zastanowienie, no dobry ten serek. No tak, słuchajcie, wyjechaliśmy rano. Wzięliśmy śniadanko, wróciliśmy, o której wyjechaliśmy przed 8, nie? Po 8. Po 8? Mhm. Bo... No to śniadanko po 8. Spróbuj serka. Zabierę ci to skąd. No, dobry pan. To poczekaj, tylko się zapakuje, zapnę pasy, poczekaj. Dobra. Wracamy po 20 dniach. Mm-mm. Nie smakuje ci? Nie. Cieszysz się? Ja myślę, że zazwyczaj po takich długich podróżach to już przebieram, no, że jest fajnie, ale już przebieram nogami, żeby wrócić do domu, a teraz tak się wyluzowałam, znaczy psychicznie jestem mega wypoczęta i wyluzowana. Zdrowie lew. A fizycznie to się do dziechocinka nadaje. Jestem wykończona. Ależ. Z tego powodu się trochę cieszę, że wracamy. My słuchajcie, tyle chodziliśmy, tyle jeździliśmy, tyle zwiedzaliśmy. No mam. Co? Co? Masz czekawkę? To nie jest nic złego. Tomek jak sprawdzał na telefonie, ile kroków robiliśmy dziennie. No, po 13, 14, 15 tysięcy. No, dzień w dzień. Spaliśmy bardzo mało. Późno chodziliśmy spać, a trzeba było wcześniej wstawać. No właśnie. Przejechaliśmy kupę kilometrów. Przeliczę wam to później, ale naprawdę kupę. Ale było super i bardzo wam polecamy tą trasę w sumie, którą my zrobiliśmy. Były jakieś pytania na Instagramie, czy my skądś braliśmy ten plan wycieczki? Nie, to nasz autorski pomysł. Wszystkie miejsca wymyśliliśmy. Plan wycieczki zrobił się sam. Sami. O części miejsc słyszeliśmy, o części miejsc byliśmy. Byliśmy, tak jak nad gardą i chcieliśmy wrócić. No wiecie, takie rzeczy typu Rzym, Capri, Positano, no to są takie znane raczej. Miejsca, chociaż nie wiem, czy tak dużo ludzi jeździ do tego po właśnie Capri, Portofino, czy to jest taki... Nie, bo to jest daleko. No, bo to jest daleko. Więc samochodem nie da się dojechać właściwie. No. No tak, bo da to z Polski jest daleko. Tak, dałoby się lecieć do Neapolu.
Albo Genua chyba ma lotnisko też, czy nie? Na pewno. No myślę, że tam najbliżej Genua chyba. No ale w każdym razie super, tak jeszcze sobie właśnie zastanawiałam, że może kiedyś usiądziemy i nagramy jakiś taki film, bo było dużo pytań, może gdzieś zrobię jakiś taki post, żebyście zadawali pytania. Jak ktoś będzie zainteresowany, to może coś więcej opowiemy. Możemy zrobić Q&A. Tak, możemy też opowiedzieć na przykład o nieprzewidywanych wydatkach, gdzie możecie się nie spodziewać tego, ile na przykład kosztują parkingi. Bo to, ile my wydaliśmy na parkingi, to jest naprawdę szok. Bo tam całe wybrzeże właśnie Amalfi, Portofino i tak dalej, to parking tak 5 dyszek za dzień to jest minimum. Nie znajdziecie taniej. Więc to jest ogromny koszt, naprawdę. Na parkingi, już nie mówię tam autostrady, paliwo, ale parkingi w niektórych miejscach, no to jest hit. No ale właśnie, może się skupimy i na spokojnie wam opowiemy. Mam frytko wędkę. No, chciałam ci urwać. Ale cieszę się, że wracamy do domu, bo już mam ochotę się przespać we własnym łóżku i wykąpać pod własnym prysznicem i zjeść kanapkę z krakowską i zobaczyć sushi jego i rodziców. Nie, o swój, nie, jest nienormalny. Lew już, słuchajcie, nie chciał jeść pizzy, naprawdę. Lew przestał pić piwo i jeść pizzę. Ale no... Był... No tak, moment kryzysowy. Normalnie we Włoszech Tomek je dwie pizze dziennie, czasami trzy pizze dziennie, a tutaj już jadłeś mięso. Nie no, ja dzisiaj jeszcze liczę na degresję. To jest nienormalne. Bo jutro dieta. Jak widać. Ale... Albo na Dominosa. Bardziej chyba na Dominosa. No więc ja już się cieszę, że wracamy, ale... Już planujemy kolejną podróż. Na razie jeszcze nie powiemy gdzie, bo nie mamy zarezerwowanych noclegów. Jak zdradzimy, to może być ciężko. Fajne miejsce na fajne wydarzenie. My jeszcze tego nie zrobiliśmy. A musimy jutro to ogarnąć. Nie, dzisiaj jest poniedziałek. No więc... No tak, wróciła do domu na 2 tygodnie, ogarnęła się. Mogłabym jeszcze raz wrócić. Bo wiecie co, Włochy to jest takie miejsce, że te 3 tygodnie, no mieliśmy taki plan, żeby po prostu przejechać całe Włochy, ale tam miesiąc to by było za mało. Nie? Bo to jest takie liźnięcie i tak jest jeszcze tyle miejsc, które bym chciała zobaczyć, że no nie wiem, myślę, że ze 3 miesiące by trzeba było siedzieć we Włoszech, żeby naprawdę wszystko odwiedzić i wszystko zobaczyć. Bo naprawdę jest ogrom tych miejsc, ogrom. Włoch są super. Chociaż po 3 tygodniach można trochę mieć dość Włochów na przykład. Tak. Nigdy tego tak nie odczuwałem, ale szczególnie na tym południu. To czasami, żeby się dogadać i coś mieli zrobić, to tak się im nie chce czasami, że... Po pewnym czasie to jest męczące. No ale w każdym razie było super. Ja Włochy kocham. W sumie Włochów też uwielbiam właśnie za to, że mnie śmieszą tym takim swoim postawą. Mam wywalone na wszystko. Tak. Zjeżdża. W odcinku z ograniczenia miękku pojazdów. Bardzo powoli wszystko. Tak. No. Bardzo. A ja im zazdroszę takiego luzu. Oni w ogóle... Coś się stało, ktoś na nich krzyczy. Chyba, że im się spieszy, że oni czegoś chcą, to no, tak. To jest zupełnie inna sytuacja. Ale tak to są zupełnie odporni na stres, mam wrażenie. Ale też fajnie, bo słuchajcie, popróbowaliśmy zupełnie takich nowych kuchni innych, których nie próbowaliśmy, bo Włochy... Jak to? No chodzi mi o to, że wiesz... Włochy to nie jest tak, że wszędzie jest taka sama pizza i taki sam makaron i to samo jedzenie i nawet desery, że wiadomo, w tych turystycznych miejscach to nie wiem, wszędzie masz tiramisu i
wspomniałam, arabiatę czy coś takiego, ale też popróbowaliśmy takich. Ja żałuję tylko, kurczę, że na Amalfi nie zjadłam tego makaronu z sosem cytrynowym, ale kompletnie na to nie miałam ochoty, ale trzeba było to zjeść, bo to taki... Tam wszystko... Risotto było z sokiem cytrynowym. Ale jeszcze ja bym tam chętnie wróciła, także nic stratnego. Myślę, że nad Gardę na pewno też wrócimy jeszcze, nie? Do tego Malcesina, bo tam, słuchajcie, jakbyście chcieli taki fajny wypoczynek, żeby się właśnie tak zrelaksować i jest ładne miasteczko, jest dużo knajpeczek, ale jest spokojnie, to nie jest absolutnie taka miejscowość na, nie wiem, imprezy, szaleństwa. Ale właśnie tak sobie gdzieś pochodzić, odpocząć, wyluzować się, to Garda, moim zdaniem, rewelacja i wszystkie właściwie te miasteczka tam dookoła są naprawdę fajne. Także, no i tam można, myślę, że nad Gardą to spokojnie można z tydzień posiedzieć. Mhm. Sobie codziennie czy gdzieś pojechać, czy płynąć łódeczką. Mhm. Tam też jest dużo tras rowerowych. Mhm. Dużo ludzi jeździ na rowerach. Jest taka kolejka górska, która wjeżdża na górę. Tam w ogóle podobno zimą Lew wykrył, że jest stok narciarski. Są jakieś dwie trasy na krzyż, ale są. A wjeżdża normalnie kolejka. Widać, że też tam ludzie chyba chodzą po górach. I jak rano wyjeżdżaliśmy, to widzieliśmy, że tam się szykują do jazdy na rowerach górskich. Także jest co robić. Też dużo surfingowców na... windsurfingowców na jeziorze jest. Kajta widziałam jednego, więc widocznie też tam jest jakiś warun. Chcesz serwetkę? Tutaj wyrzucę ci śmiecia. Hej kochani, witajcie po powrocie. Wróciliśmy do domu. Z jednej strony przykro, że wakacje się skończyły. Znaczy, wakacje się nie skończyły, że nasza podróż się skończyła. A z drugiej strony uwielbiam być w domu, uwielbiam wracać do domu, uwielbiam swój dom i zawsze mam takie pozytywne doświadczenie, kiedy wracam do domu. Słuchajcie, nie patrzcie na moje włosy, bo to jest tragedia. Natomiast, no tak, po 20 dniach spania w nie swoim łóżku, kąpania się w nie swojej łazience, życia na walizkach i przepakowywania się codziennie, cudownie było wczoraj się wykąpać pod własnym prysznicem i wyspać we własnym łóżku. Ale tak, słuchajcie, po 3 tygodniach wracam. Chyba nigdy w historii kanału nie było tak długiej przerwy, jeżeli chodzi o filmy. Natomiast filmy, jak już, no teraz jak to oglądacie, to już są, wszystkie z podróży. No niestety w niektórych miejscach był internet i udało mi się 3 vlogi wrzucić. W niektórych miejscach internetu nie było, natomiast też już w pewnym momencie mnie pochłonęła podróż i po prostu stwierdziłam, że chcę czerpać całymi garściami, bawić się i korzystać, a nie siedzieć przy komputerze. I po prostu to odpuściłam i zrobiłam sobie przerwę. Bo tak, w ciągu tych 3 tygodni były 3 filmy. Wybaczcie, ale czasami tak się zdarza. Co jeszcze? Psychicznie czuję się tak szczęśliwa, tak wyluzowana, tak wypoczęta. No naprawdę po prostu kompletnie takie odcięcie nastąpiło od świata zewnętrznego. Natomiast fizycznie nadaje się do ciebie odcinka, czuję się wykończona. Część podróży byłam chora, ale jakoś to zwalczyłam, przeszło mi to na szczęście. Ale to w ogóle, wiecie, mi nie przeszkadzało, bo po prostu wokół tyle się działo fajnych rzeczy, że tam choroba to nic, ale to chyba po prostu ja od klimy bardzo, kiedy jest bardzo wysoka temperatura i wiecie, klima, nie wiem, 18 stopni czy tam 20-30 na zewnątrz, to, ale też bywało tak, że na zewnątrz było 40, to ja niestety choruję. A tego się nie da uniknąć, bo w hotelach, w sklepach, w knajpach i tak dalej, w samochodzie, no też ciężko wytrzymać w takiej temperaturze bez klimy. Natomiast było super. Na Instagramie są zapisane relacje ze wszystkich miejsc, w których byliśmy. Jest już w tym momencie trochę zdjęć, a pewnie kiedy oglądacie tego vloga są już wszystkie, bo zamierzam też o niektórych miejscówkach jakby zrobić takie krótkie posty, co i jak.
żebyście mogli sobie kiedyś do tego wrócić, o jakichś może rzeczach, na które nie zwróciłam uwagi, czy nie powiedziałam o nich we vlogu, czy po prostu takie jedno miejsce w pigułce, które gdzieś tam przykuło moją uwagę i uważam, że warto je odwiedzić, iż było pięknie, to po prostu będę wrzucać takie posty na Instagram, także śledźcie mnie na Instagramie, a też w stories są zapisane właśnie wszystkie relacje z różnych miejsc, takie skrótowe, w vlogach na pewno będzie tego dużo więcej i dużo więcej będę opowiadać. Było świetnie, natomiast ja już to mówiłam kilka razy w vlogach, naprawdę 3 tygodnie na Włochy to jest takie liźnięcie tak naprawdę. Takie było nasze założenie, że chcemy przejechać całe Włochy, znaczy no, zrobić taką pętlę. Na pewno nie ma możliwości, żeby wszystkie ciekawe miejsca odwiedzić, które są we Włoszech, bo myślę, że tak 3 miesiące to by trzeba mieć, żeby naprawdę wszystkie te miejsca takie godne uwagi odwiedzić. Ale tak, taki był plan, tak chcieliśmy zrobić, w część miejsc po prostu wrócimy i już planujemy kolejną podróż, nie mogę się doczekać. Tak, także naprawdę, no ja kocham Włochy, bardzo Wam gorąco polecam. Postaram się właśnie może nagrać jeden taki film, w którym gdzieś tam więcej opowiemy o tej podróży i więcej jakichś takich konkretnych, takich technicznych tipów podróżniczych, jeżeli byście chcieli tam pojechać, jeżeli chodzi o nie wiem, o ceny, o parkowanie, o hotele, o takie rzeczy, to może się skupimy i nagramy Wam coś takiego. A na razie jesteśmy w Łodzi. Mam związane włosy, bo wczoraj po podróży umyłam je na szybko, bo ja w takich długich podróżach muszę się cała wykąpać. Natomiast poszłam z mokrymi włosami spać, mam całe jakieś pofalowane i tak dalej, więc dzisiaj jeszcze raz je muszę umyć, nałożyć fioletowy szampon, fioletową odżywkę, bo one w ogóle już biedne, jakieś są takie zarzucone. Więc, ale dzisiaj się tym zajmę później, bo na razie, no niestety już trzeba wrócić do prawdziwego życia, chociaż stety, niestety powiem Wam, że ja się mega cieszę, za chwilę jedziemy na zakupy do jakiejś Biedry albo Lidla albo czegoś takiego, już nie mogę się doczekać, mam ochotę ugotować obiad w domu, mam ochotę zrobić leczo, mam nadzieję, że już chyba już wszystkie takie dobre warzywa będą dostępne. W sensie takie dobre, polskie i pomidory i tak dalej, więc mam zamiar zrobić zakupy, nastawić crockpota z leczo, ogarnąć dom, bo po prostu już wczoraj poszły 2 prania, dzisiaj od rana już poszło 1 pranie i musimy wszystko rozpakować, ogarnąć dom, bo w tamtym pokoju mamy wszystkie walizki wywalone i posegregowane pranie na kolory i też rzeczy, które przywieźliśmy, muszę rozpakować, też będę chciała Wam pokazać, co przywieźliśmy. No i co jeszcze? Cieszę się, naprawdę się cieszę. Chętnie bym jeszcze takie przynajmniej 3 tygodnie spędziła we Włoszech, natomiast cieszę się, że już wróciłam i że jestem z Wami i wracają takie vlogi domowe. Jak wiecie, ja uwielbiam też takie domowe życie, takie zwykłe rzeczy właśnie typu gotowanie obiadu i to też mi sprawia ogromną przyjemność. Taka jest prawda, lubię takie zwykłe rzeczy, więc dzisiaj się tym zajmę. Dzisiaj też są urodziny Tomka, więc pewnie sobie urządzimy jakiś miły wieczór. Tomek ma dzisiaj jakieś spotkanie, więc nie wychodzimy dzisiaj nigdzie, ale jutro wyjdziemy sobie poświętować gdzieś na mieście, a dzisiaj spędzimy wieczór w domu, więc może też coś miłego przyszykuję. Nie będzie to pizza, bo słuchajcie, Tomek już ma przez pizzy. Ja nie sądziłam, że ten moment kiedyś nastąpi, natomiast tak, mój mąż ma dość pizzy po tym wyjeździe. Czy możecie w to uwierzyć? Ja nadal jestem w szoku i nie mogę. Ale tak, dobra, już może 7 minut do Was gadam. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć tak, koniecznie, bo ja o tym zapomnę, takie niezbędniki moje w podróży. Coś, co... Teraz słuchajcie, moja twarz z... tutaj teraz jestem zakryta, ale moja twarz z moim dekoltem wygląda idealnie równo, natomiast jest bardzo, bardzo jasna w porównaniu do reszty mojego ciała.
bo oczywiście używałam filtrów, ale też praktycznie non stop nosiłam ten IT Cosmetics, to jest ta druga wersja, bo wiecie, że wcześniej używałam tego w wersji matującej, natomiast ten kolor Fair już do opalenizny był za jasny, ten kupiłam na początku i był dla mnie za ciemny, wiedziałam, że będzie dobry na lato, to jest kolor Fair Light. I powiem Wam, że nic lepiej się nie sprawdza na upały. Naprawdę, było 40 stopni i nakładałam ten krem CC po prostu, żeby sobie wyrównać tylko koloryt, żeby ładnie ta buzia wyglądała naprawdę cieniutką warstwą. On ma 50 SPF 50 UVA, UVB i naprawdę moja, pod to oczywiście też miałam filtr. Ale mam wrażenie, że to mi bardzo dużo dało, jeżeli chodzi o taką dodatkową ochronę przeciwsłoneczną. Do tego, wiecie, to mi nie spływało jakoś się, no wiadomo, że w 40 stopniach to żaden makijaż nie wygląda, to nie jest tak, że on był, wiecie, idealny. Natomiast powiem Wam, że na upały sprawdza się świetnie. Naprawdę sprawdza się świetnie. Ja nakładałam ten właśnie krem CC, przepraszam, w kolorze Fair Light. I przypudrowywałam go tym pudrem z Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. On jest w kolorze Fair i był ok. I zazwyczaj to był koniec mojego makijażu. Jeszcze nakładałam czerwoną pomadkę, ale przez to, że się, wiecie, my chyba w 10 czy w 12 miejscach spaliśmy i się cały czas przepakowywaliśmy do małych walizek, to mam wszystko wszędzie, nie mogę jej znaleźć. Nie wiem, gdzie jest. Gdzieś jest na pewno. I na to czerwona pomadka i to wszystko. A jeszcze na brwi ten Benefit 3D Brow, 3D Brow Tones. W kolorze jego mam 4. I zazwyczaj to był koniec mojego makijażu, jeżeli miałam jeszcze melodię do malowania się dalej, albo chciałam bardziej się przybrązowić, to ta paleta z Hourglass. No to jest miodzio, ja teraz używam tego koloru, wcześniej używałam tego koloru, teraz używam tego koloru jako bronzera. I on daje taki fajny, delikatny kontur i tylko takie jakby przyciemnienie trochę tego kremu CC, żeby nie był taki biały, bo jednak przez to, że on ma filtr, no to trochę ma, wiecie, taki białową, no wszystkie te podkłady czy kremy CC, które mają taki mocny filtr, mają gdzieś tam taką delikatny, tak jakby, nie wiem, taki biały refleks. Natomiast właśnie cała twarz gdzieś tam przypudrowana tym wyglądała super, więc to są moje ulubieńcy wyjazdu. I która to jest konturówka? Tak. I uważam, że teraz do opalonej skóry Pillow Talk wygląda spoko, natomiast bardzo się przeprosiłam z tą pomadką, która też była dla mnie za ciemna, kiedy byłam takim bledzochem. I to jest oczywiście też Charlotte Tilbury, to jest super model. I to jest moim zdaniem taka wersja letnia Pillow Talk, bo jest troszkę ciemniejsza, trochę bardziej nasycona. To wygląda naprawdę jak ciemniejszy Pillow Talk, bardziej taki, ma mniej różu, więcej brązu, taki bardziej nudziakowy bym powiedziała, beżu. I do tego konturówka Iconic Nude. I to wszystko, i jest ekstra. I normalnie tak się rozgadam. Coś mi się ta koszulka tutaj... O nie, zaraz mi padnie bateria! Chciałam Wam pokazać, słuchajcie, to jest nasz nowy swetropłaszcz kobalt gałganowy. On ma 70% wełny, więc super, bo fajnie grzeje, ale też kiedy jest ciepło, to się w nim nie spocicie, bo ładnie oddycha. Ma przepiękny kolor, mój ukochany kobaltowy. Kieszenie. Tutaj jest troszkę dłuższy. Widzicie, do tego mam biały t-shirt z Kleina, to są shorty z Super Dry'a i oczywiście białe konwersy, bo to zawsze najlepiej wygląda do takich stylówek, do opalonych nóg. No i ten sweter wygląda świetnie, mamy też sukienkę w tym kolorze, jeżeli byście chciały, wiecie, że jestem ogromną fanką tego koloru. On też przepięknie wygląda do opalenizny, a nie z takim oczywistym kolorem, nie wiem, jak na przykład turkus, którym się podkreśla opaleniznę czy biel, tylko właśnie coś takiego bardziej szlachetnego. I przepięknie przy tym wygląda opalona skóra, natomiast też super wygląda do nieopalonej oczywiście. I tak, jest taki fajny tutaj, luźny, szeroki. No to jest taki swetropłaszcz, krótszy oczywiście,
lżejszy, ale zdecydowanie fajny na lato. On też bardzo dobrze wygląda na sukienki, czy na sukienki na ramionczkach, nawet takie jakieś białe, falbaniaste, czy takie dopasowane, jeżeli wychodzicie wieczorem i chcecie coś zarzucić na siebie, żeby Wam było ciepło. To jest super opcja, bo to bardzo fajnie wygląda i można też, tak jak mówię, można go stylizować i do takich typowo letnich, zwykłych stylizacji, ale też do jakiejś eleganckiej sukienki, czy nawet gdybyście chciały, nie wiem, na wesele mieć jakieś takie taką narzutkę na sukienkę, to myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Ja właśnie go połączyłam z takim białym t-shirtem, on też ma tu niebieski napis i uważam, że super to wygląda do jeansów, do białych rzeczy. Też super wygląda w połączeniu z czerwienią albo z takim pomarańczem, jeżeli chcecie coś takiego, wiecie, mocnego, to też super wygląda. Także słuchajcie, to jest nasz nowy sweter, tam już miga bateria i ja idę na zakupy do Biedry. Glam life. Teraz to będzie widok dla tych wszystkich, którzy mówią, że ja mam takie nieskazitelnie czyste mieszkanie i zawsze wszystko super posprzątane, to tak, tak wygląda nasze mieszkanie po przyjeździe. Są zakupy, które zaraz muszę rozpakować, ale nagram Wam, zataham je tam, zrobię porządek na wyspie, zataham je i nagram Wam food haul, czyli coś, co bardzo lubicie i ja zresztą też uwielbiam oglądać food haule. A teraz to w ogóle po tylu tygodniach z dala od Polski byłam bardzo podekscytowana zakupami. No hej, odkąd przyszłam do domu minęły chyba 2 godziny, bo przecież człowiek wraca z wakacji, jeszcze taki dzień na rozruch, a ja mam tak, że po co odpocząć, zająć się praniem, gotowaniem, jak można sobie dołożyć jeszcze jedną rzecz. No tak zaczęłam zaglądać do lodówki, mówię, a taka pusta, to może wyjmę wszystko, wszystkie półki i wymyję, więc wyjęłam wszystkie półki, wrzuciłam do wanny. Zalałam płynem do mycia naczyń, odmoczyłam, potem każdą wyparzyłam w gorącej wodzie, wymyłam i teraz się suszą, więc moja lodówka aktualnie wygląda w ten sposób, o tak. No ale kto by się tym przejmował, zrobiłam 2 prania, odebrałam polecone od listonosza, akurat byłam w domu, bo zawsze muszę chodzić na pocztę. I co? Coś tu tak bardzo ładnie pachnie z tej torby. Dobra, słuchajcie, wieczory. Bo mówiłam, że będę robić leczo, jak powiedziałam, tak zrobię. Jogurt naturalny bio, do tego borówki. Już nie mogę się doczekać, ale wiecie co, ja mam tak, że naprawdę podróże są fajne, wszystko jest fajne, ale ja mam tak, że ja potrafię się cieszyć z małych rzeczy, z takich prostych rzeczy, z takiego prostego, zwykłego życia. I naprawdę dla mnie takie ogarnianie, sprzątanie, ugotowanie obiadu w domu, to, że wieczorem sobie usiądziemy na kanapie, obejrzymy jakiś film, zjemy coś dobrego, to jest naprawdę taka... Ja umiem, słuchajcie, znaleźć radość w takich małych, prostych rzeczach. A że teraz jestem jakoś po tych wakacjach taka, wiecie, nabuzowana pozytywną energią, to będę chodzić i się cieszyć jak głupi do Sara, że wiecie, zrobiłam zakupy w Biedronce, sprzątałam lodówkę i ugotowałam leczo, no. No ale ja tak naprawdę mam papryki. W ogóle liczyłam na to, że już te warzywa będą trochę tańsze, ale no jakoś to jeszcze nie jest sezon. Kupiłam 4 pomidory, ale tylko do kanapek, bo nie było takich, które by się nadawały do leczu, więc zrobię na bazie pomidorów z puszki. Jeszcze 2 papryki czerwone. Mamy 4 papryki. Grana padano. Bagietka do leczo. Zabijemy, żeby się nie zeschła. Słuchajcie, mamy 3 takie wielkie torby zakupów. Szczypiorek, bo jutro albo pojutrze na pewno zrobię szakszuka. Bo dzisiaj nie mieliśmy z czego, a w sumie Tomek miał urodziny. A że jutro będziemy świętować tę urodzinę, to może jutro mu zrobię szakszuka. Tak. Bułki z serem z Biedronki. Fantazjowałam o nich podczas podróży do Włoch, bo co jak co, ale pieczywo Włosi mają nie najlepsze. To jest jedyny taki słaby punkt, chociaż naprawdę mieliśmy super ofertę, jeżeli chodzi o śniadanie, naprawdę mieliśmy dobre śniadania, no ale czasami pieczywo było takie, no naprawdę. U nas najgorsze, najtańsze supermarketowe pieczywo tak nie smakuje. Czosnki, też jak szuki do
to leczo. Będzie teraz góra cebuli białej i czerwonej. Mam też ochotę na takiego, na kanapkę z pomidorem i z cebulą. Widzicie, ja właśnie nie wszystko cieszy. Cebula jest super. Dobra, teraz mamy cukinię, którą od razu się włożę do mycia, bo jest strasznie upiaszczona. Trzy takie duże cukinie. Jestem ciekawa, czy robicie leczo z cukinią, czy bez? Bo część osób w ogóle, to jest dla nich dziwne dawanie cukinii. Wziąłam dwa duże, jakby się nazywacie, nie awokado, tylko mango. Zrobię sobie na śniadanka mój ryżowy mus z mango, tylko muszą dojrzeć, bo no jeszcze nie są ten, ale zobaczcie jakie wielkie w ogóle. Więc tak. Jeszcze jeden jogurt. Wziąłam sobie pół arbuza, bo bardzo często na śniadanie ja mam takiego zmrożonego arbuza z lodówki we Włoszech. Bardzo mi to smakowało. Albo miałam fazę na, słuchajcie, zwykłego ogórka, świeżego, pokrojonego i posolonego, takiego zimnego. Bo w ogóle powiem wam, że w pewnym momencie było tak gorąco, że my prawie nic nie jedliśmy, bo naprawdę nie mieliśmy apetytu, więc takie rzeczy nam smakowały. Czerwona cebulka. O, nie lubię tego sera, to Tomek, ja nie lubię żadnych serów z dziurami. Jak widzicie, taki ser to znaczy, że Tomek wziął. No i tak, kiełbasa żywiecka z szynki, kiełbasa żywiecka z szynki i krakowska do kanapy. Tak, polskie smaki, mozzarella tarta, podwawelska do szakszuki, do makaronu i do leczo. Tak, tak. Tu lewo oczywiście coś, co piję do śniadania. Ja już mam dość w ogóle. Mam dość słodkich napojów, soków, coli. Mam ochotę tylko pić wodę, ewentualnie jakiś sok z buraków. Piwo. I jeszcze jedna ostatnia cebulinka się tu zaplątała. To jest torba numer 1. Tutaj, ponieważ oczywiście akcja pranie, to nasz ulubiony Bobini. Tutaj do takich rzeczy, nie takich ubrań, które nosimy, zwykły płyn. Laktacyt. Słuchajcie, wziąłam sobie laktacyt na wyjazd i musiałam go zostawić, bo kupiłam taki z pompką. I po prostu, wiecie, my się przeprowadzaliśmy co dwa dni i ta pompka, w ogóle się jej nie dało zakręcić. Jak się zakręcało, to się marnowało bardzo dużo produktu. A na koniec w ogóle się zepsuła i musiałam go zostawić w jednym hotelu, więc teraz kupiłam, zobaczyłam dopiero teraz, że jest opcja bez pompki. I w ogóle nienawidzę tej pompki. Bardzo lubię ten produkt, ale to opakowanie z pompką mnie denerwuje. Miałam ochotę mega na kefir. Ryż jaśminowy do mojego musu z mango. Takie wzięłam jajka, bo nie było tych takich bio, tych wiecie, takich po 9 opakowanych. Masełko. Jeszcze jedna Pepsi. No i tu są jeszcze dwa piwa i trzy świeże ogóry. Właśnie, które mam ochotę po prostu sobie zmrozić w lodówce. Posolić i jeszcze piwa. Posolić i tak zjeść w plasterkach. Dobra, to. I ostatnia torba. Jeszcze weszliśmy na chwilę do Lidla. I dzisiaj może zrobimy sobie. Później wam jeszcze pokażę, bo kupiłam. To wam pokazywałam na vlogu w Limone. Taką pastę. To była taka salsa z truflami. I zrobię bruschetty i do tego wziąłam szynkę parmeńską, cheddar długo dojrzewający, kabanoski. Takie śmieszne oliwki teraz są w Lidlu, zobaczcie, takie świeże, małe opakowanie, więc pomyślałam, że spoko. Wziąłam passatę, bo to zawsze też się przydaje. O, biała gouda to jest ulubiony ser lwa. Udliszki, koncentrat pomidorowy. I bardzo dużo puszek pomidorów z Lidla, które
stanowią podstawę żywienia w naszym domu, gdyby ktoś był ciekaw, a oraz mleko kokosowe z Lidla, nie najlepszy jest ten skład, ale nie było innego, a w Biedronce w ogóle nie było, więc tak, więc tutaj jeszcze puszki z pomidorami, no i to tyle. Ja się, słuchajcie, zabieram za rozpakowanie tego, muszę jeszcze wysuszyć i włożyć wszystkie półki do lodówki. Ale teraz zostawiam to wszystko i idę sobie zrobić kanapkę, bo nic nie jadłam od wczoraj od McDonalda w Austrii. A to było chyba o 14, więc tak, już zostawiam wszystko. Tu jest nadal cały czas taki bałagan, ale pranie się robi, wszystko się pierze, suszy, będzie ok. Także peace i odezwę się do Was później i może właśnie Wam pokażę, co przywieźliśmy z Włoch. No hej, zostawiłam leczo w krokpocie, więc zajmie mu jakieś, oceniam, 3 godziny, bo to jest jednak wolnowar, ale mam cukinię, mam pomidory, paprykę, kiełbasę, czosnek, cebulę, pomidory z puszki, peperoncino, ostrą oliwę i trochę soli. Ale głównie dużo czosnku, dużo cebulki, więc krokpot się robi, a ja tak ostatnio postanowiłam gotować w fartuszku, bo zazwyczaj jak gotuję właśnie jakieś rzeczy związane z pomidorami szczególnie, albo z winem, albo z czerwonym sosem, to potem moje ulubione koszulki są poplamione i nie zawsze da się je dobrać, więc nie śmiejcie się, ale tak, mój fartuszek. I patrzę tutaj teraz na cały czas moją rozwaloną walizkę i stertę rzeczy i po prostu mam wrażenie, że, znaczy nie to, że mam wrażenie, cały dzień ogarniałam dom, sprzątałam, a ten bałagan się nie zmniejszył. A tak mi się, już tak nie nogi bolą, tak mi się nie chce, więc chyba usiądę na chwilę, żeby zmontować dwa vlogi i napić się herbaty, usiąść na pupie. Nastawię jeszcze jedno pranie, bo zaraz się jedno skończy. I potem wieczorem się zabiorę za ogarnianie tego, ale już naprawdę, naprawdę serdecznie na dzisiaj mam dość i bym usiadła i to zostawiła. Ale ja mam tak, że jak coś zacznę, to muszę to skończyć. Bo jak to zostawię, to już nigdy tego nie ruszę, dlatego ja zawsze muszę wszystko, co zaczęłam, to muszę skończyć. Także dość gadania. Idę. No dobra, kochani, mamy już 19. Tak wygląda sytuacja za oknem. Aktualnie nie pada, ale w sumie cały... Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Cały w sumie dzień popadł jej. Przed chwilą była taka mega ulewa. Zobaczcie, jak, o, teraz widać, jak ładnie. Leczo już... Gotowe? Myślę, że tak prawie, ale już jestem tak głodna, że je zjemy. Myślę, że będzie ok. Wiesz co, zrobiłam dużo sosu, żeby można było maczać bagietkę. No, to chodzi. Także takie jest zupowate, ale wtedy właśnie fajnie pasuje do bagietki, także zaraz zjemy sobie leczo. Nie musi. Idę do lwa. Nikt ma dzisiaj urodziny. No właśnie, nikt, bo nikt nie świętuje. Jutro będziemy świętować. I może w sobotę jeszcze będziemy świętować, tak? Dzisiaj jest dzień na świętowanie. Za dużo jutro do garnięcia i dzisiaj. No słuchajcie, lew się w swoje urodziny umówił na spotkanie na 20:30. Nie wiedziałem. Że masz urodziny? Mhm. To spadło na mnie tak nagle. Nie wiedziałem, że one są dzisiaj. Po prostu, tak dokładnie dzisiaj. Rozumiem. Myślałem, że są ruchome może. Jutro będziemy świętować, też będzie fajnie. A wtedy lew będzie miał 2 dni urodziny i 2 razy będzie szczęśliwy. Dobrze. Także chciałam Wam pokazać lwa, że jest, żyje. Ma się dobrze. I chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni nadal.
Jakieś coś by się odpoczyć przydało, nie? Ale powiem wam, że jest tak przyjemnie, jak jest chłodno i pada ten deszcz. Ja wiem, że teraz ludzie, którzy siedzą nad morzem i mają wypizdziew, to mają ochotę nas zamordować przez monitor, ale naprawdę dzisiaj wszyscy ludzie w kurtkach, w bluzach, ja w shortach, w deszczu, ale mi nie zimno, wiecie, o super, w końcu chłodno, naprawdę, no zmęczyły mnie te upały bardzo, 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 nigdy to na mnie nie robiło wrażenia, ale... No 20 dni nie było poniżej 36, także w podróży, w miastach. Także wczoraj jak wróciliśmy i leżeliśmy w łóżku, to ja okno balkonowe otwarte na oścież, tam deszcz pada, 18 stopni, lew, nie za zimno zi? Jest super. Dobrze, więc kończymy już tego vloga, żegnamy się z wami i będziemy się odzywać jutro, a wy wchodźcie na Gałgana, bo są nowości na Gałganie. I może jak oglądać tego vloga, to jeszcze będzie więcej nowości. Będzie! Także spodziewajcie się nowości na Gałganie.